Hej, witajcie moi drodzy w dzisiejszym odcinku. Na wstępie kilka krótkich informacji a propos moich kont na social mediach. Wstrzymuję TikToka. Zdecydowałam, że nie ma sensu na siłę wrzucać tamtych rolek, które fajnie sobie krążą na YouTube i Instagramie. Niestety TikTok rządzi się swoimi prawami, swoimi zasadami. I wiecie szczerze, od początku nie bardzo czułam to, żeby tam rozwijać swoje treści. Po prostu trzymałam się zasady, żeby nagrywać jedną rolkę i wrzucać ją wszędzie, bo tak doradzali ludzie, zajmujący się social mediami. Natomiast już po no, już trochę czasu już tutaj nagrywam i uznałam, że po prostu nie ma sensu tamtego TikToka. Po prostu wiem, że moje filmiki nie nadają się tego algorytmu. Dlatego zostawiamy TikToka na razie, może jeszcze kiedyś wrócę, natomiast zostaje YouTube. Przede wszystkim YouTube słuchajcie, i Instagram. Na Facebooku też wszystko jest. Także właśnie tak to wygląda. Dobrze, przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. Kochani, długo myślałam, czy w ogóle poruszyć ten temat. Z racji, iż jest on bardzo prywatną kwestią, bardzo osobistą. Mi ogromnie zależy na tym, żeby moje życie rodzinne znajdowało się poza granicami internetu. Jest to dla mnie najważniejsze, żeby chronić najbliższe mi osoby. Jest to sfera, którą będę za wszelką cenę chronić, dbać o jej bezpieczeństwo, o jej prywatność. Jednak mam też w sobie ogromną potrzebę dzielenia się tym, co aktualnie dzieje się w moim życiu, a co chcąc, nie chcąc zahaczać będzie o tę sferę mojego życia. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest bardzo cienka granica między tym, co pokazać światu, a co zostawić dla siebie. Jednak temat ten chcę poruszyć bo czuję, że mało jest takiego głosu w społeczeństwie. Kobiety w ciąży nasłuchują się często okropnych rzeczy od ludzi dookoła. Słyszą co powinny, a czego nie powinny robić. Słyszą komentarze i oceny na swój temat. Są nieustannie poddawane krytyce. Ich decyzje, ich zachowanie, ich czyny, słowa, wszystko. A ich głos? Mało kto słyszy i chce wysłuchać. W końcu wszyscy inni wiedzą lepiej. Babcie, matki, kobiety, które mają więcej dzieci już, które urodziły więcej dzieci, wiedzą wszystko lepiej niż ta kobieta, która jest po raz pierwszy w ciąży. Co z tego, że one też kiedyś były w tej sytuacji po raz pierwszy? Istnieje przekonanie, że kobieta nie wie i trzeba jej doradzić, pomóc, chociaż ona o pomoc nie prosi i o radę nie pyta. Trzeba jej powiedzieć. Jakie decyzje powinna podjąć, jak powinna się zachowywać, co robić, bo ona przecież jeszcze nie wie. Ale na szczęście inne kobiety już wiedzą, więc powinna raczej ich posłuchać, bo przecież, no, w końcu, co ona może wiedzieć? I te kobiety są silne i dzielnie znoszą to wszystko. Czasem muszą sobie z tym radzić same. Dzisiaj, jako jedna z tych kobiet, chcę opowiedzieć, co ja usłyszałam, będąc w ciąży, z jakimi skutkami stereotypowego myślenia w społeczeństwie się spotkałam osobiście. Ten odcinek ma na celu ukazanie realistycznej strony bycia w ciąży, perspektywy jednej kobiety. Będzie to oczywiście moja osobista historia, natomiast doskonale wiem, że są dziewczyny, z których historiami moja. Naprawdę się nierówna. Są kobiety, które przeżyły zdecydowanie gorsze rzeczy, będąc w ciąży, które usłyszały o wiele gorsze słowa. Ja chcę podzielić się tym, czego sama doświadczyłam i z czym się nie zgadzam i chcę powiedzieć głośno o tym, co wielu z nas ignoruje lub całkowicie nie zdaje sobie po prostu sprawy z tego, jak to jest. Bo przecież skąd mamy wiedzieć? Czy ktoś nas kiedyś poinstruował, nauczył, powiedział nam, tak na serio, jak wygląda ciąża? Mam nadzieję, że to co powiem pomoże niektórym z Was zobaczyć nieco szerszy obraz, pokazać inny punkt widzenia. Może to otworzy trochę oczy. Jeśli potraficie wyjść ze swoich przekonań i zostawić stereotypy w koszu na śmieci i spróbować zobaczyć w kobiecie ciężarnej człowieka, takiego jak Wy sami jesteście, a jakiś inny byt. Aczkolwiek niestety wiem, że w tej kwestii mogę się tylko łudzić. Moi drodzy, jestem już praktycznie na końcówce ciąży, w 31 tygodniu ciąży. Okej, okay, szybka lekcja dla osób, które nie rozumieją, o co chodzi z tymi tygodniami. Naprawdę wiem, rozumiem Was, ja też nie miałam pojęcia, o co chodzi, no bo skąd miałam mieć pojęcie? Skąd? Nikt nas tego nie uczył. Dlaczego nie podaje się po prostu właśnie w miesiącach? Szybciutko. Ciąża podzielona jest na trzy etapy. Trzy trymestry tak zwane. I każdy, każdy jeden trymestr trwa trzy miesiące, co faktycznie daje nam dziewięć miesięcy. Tak? To jest bardzo logiczne. Natomiast w ciąży to w ciągu jednego tygodnia wydarza się całe mnóstwo zmian. Dziecko rośnie, zmienia się przeogromnie z każdego tygodnia na tydzień. A taki jeden miesiąc to już jest naprawdę turbo dużo. I to już jest naprawdę jakby jeden jakiś zamknięty etap. A nie, jakby. Kobieta nie liczy miesiącami. Kobieta, że jest tygodnia na tydzień, bo dziecko, że jest tygodnia na tydzień w niej, więc. Miesiąc to już jest o, kolejny jakiś etap zamknięty. Ja szczerze Wam powiem, nie do końca zdaję sobie sprawę, w którym jestem miesiącu. Ja wiem, w którym jestem tygodniu. I jak ktoś mnie pyta, w którym jestem miesiącu, to ja nie wiem, co odpowiedzieć. Ja mówię, w jakim jestem tygodniu i tak mniej więcej, że to jest chyba siódmy albo ósmy miesiąc. Także zapamiętajcie, ciąża trwa około 40 tygodni. Wiadomo, można urodzić wcześniej lub później, ale no mniej więcej te 40 tygodni. Miejcie w głowie, ok? Najlepiej zapamiętajcie właśnie to, że nie 9 miesięcy trwa ciąża, a 40 tygodni. I dzięki temu łatwiej Wam będzie zwizualizować sobie to, na jakim etapie jest kobieta w ciąży, która yy, kiedy Wam powie, że jest w 16 tygodniu na przykład, no to wiecie, że jeszcze trochę do porodu zostało. Mam nadzieję, że pomogłam. Czyli teraz możecie sobie lepiej zwizualizować. Ja jestem w 31 tygodniu ciąży. Do planowanego terminu porodu zostało mi 9 tygodni. Jestem w trzecim, ostatnim trymestrze. Czyli końcóweczka, ostatnia wrosta. I stąd, mając już dość szeroki pogląd, uznałam, że to jest ten moment. Czuję się gotowa, żeby zabrać głos w tej kwestii, w tej zaniedbanej, okropnie zepchniętej na boczny tor kwestii. Zaznaczam, że to, co tu dziś powiem, jest moją opinią, moim zdaniem, moją historią. I to moje zdanie na przestrzeni lat ma prawo ewoluować, zmieniać się i tak dalej. Tak jak zresztą każde inne zdanie, które słyszycie z moich ust tu na podcastach, na każdy inny temat. No, życie, słuchajcie, zmieniamy się. Przeszłam w ciąży przez wiele różnych doświadczeń. Nierzadko były to trudne i bardzo ciężkie sytuacje. Ale też zmiany w życiu, wiele zmian w postrzeganiu dotychczasowych wzorców, przewartościowanie życiowych priorytetów, zmiany w zachowaniu, zmiany w szeroko pojętym myśleniu, zmiany w relacjach z bliskimi osobami, zmiany w tak wielu kwestiach, że mogłabym wymieniać bez końca. Słowem zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany. Ktoś mógłby zapytać: Co zabrała mi ciąża? Na to pytanie śmiało mogę odpowiedzieć raczej jak wiele mi dała. Jak w bardzo szybkim tempie wzrosłam ogólnie jako człowiek, zyskałam dużo pewności siebie, nauczyłam się więcej o sobie niż w przeciągu wielu lat. Nauczyłam się wielu rzeczy, jak słuchać siebie, swojego organizmu, jak szanować zdanie innych osób, bo poznawałam historię różnych kobiet. Ale też przede wszystkim nauczyłam się, jak szanować swoje własne zdanie i swoje własne decyzje, jak zaufać sobie i swojej intuicji, często wbrew złotym radom innych ludzi uważających się za bardziej doświadczonych ode mnie, wiedzących lepiej ode mnie. Doszłam do tego drogą prób i błędów. Popełniłam kilka mocnych błędów, ale właśnie one najbardziej nauczyły mnie, jak ich nie powielać. One umocniły moją pewność siebie, one otworzyły mi oczy na wiele rzeczy, na wiele sfer w moim życiu. One przyczyniły się do tego wszystkiego, co wymieniłam przed chwilą do większego zaufania sobie samej, do wiary w swoje kompetencje, w swoje umiejętności, w swoją intuicję. Chciałabym w dzisiejszym odcinku skupić się na kilku, uważam, bardzo ważnych sprawach, które nie dają mi spokoju ostatnimi dniami. Pierwsza z nich to ogólnie przyjęta w społeczeństwie teza, że kobieta w ciąży musi dawać radę. Przykład. Kiedy kobieta w ciąży pracuje, studiuje, zajmuje się domem, słowem robi wszystko tak jak do tej pory, tak jakby nic się w jej życiu nie zmieniło. To jest chwalone, oklaskiwane. Wszyscy przytakują z dumą, że taka kobieta jest dzielna, silna, zaradna, że sobie poradzi. Że tak powinno być, że wszyscy powinni brać z niej przykład. Przecież co to, tylko jest w ciąży. Dalej może się spełniać, jak to potrafią ładnie w słówka ubierać nieraz. Dalej może rozwijać swoją karierę, może pracować, może studiować. Często mówią, że to ostatni moment, żeby zajęła się pracą i swoimi obowiązkami, bo jak dziecko się urodzi. To koniec. Tak jakby to. Że ta kobieta jest w ciąży, kompletnie nic nie zmieniało w jej życiu. Jakby to, że jest w ciąży, w ogóle nie miało żadnego wpływu. Kiedy w październiku poszłam za głosem ludzi, wydawało mi się, mądrzejszych ode mnie i postanowiłam ostatecznie, że jednak nie wezmę dziekanki, tylko wezmę tok indywidualny, bo tak mi doradzono. Ja sobie nie zdawałam wtedy jeszcze sprawy z tego, że. To, że tak czuję, że czuję, że powinnam wziąć dziekankę, że ja czuję gdzieś w środku, że chcę mieć wolny ten rok. Te osoby mówiły mi, że w ciąży to ja nic nie będę robić, będę się nudzić. Co ja na tej dziekance będę robić? Branie tej dziekanki będzie kompletnym błędem i złą decyzją. Uznano, że dla mnie najlepszym będzie to, żeby kontynuować studia. Nikt nie pytał, co ja czuję i dlaczego czuję, że chcę wziąć dziekankę, co wpłynęło na to, że to była moja pierwsza decyzja, że taką decyzję podjęłam ja. Ja, słuchajcie, już skła składałam papiery do dziekanatu, natomiast pani dziekan również popatrzyła na mnie z pobłażliwością, że młodziutka taka, jeszcze sama nie wie, jak to będzie, więc ci ludzie wszyscy, włącznie z tą panią dziekan, powiedzieli, mówili mi, że oni mi to wszystko pokładają, bo oni przecież wiedzą. Oni mi powiedzą, co najlepiej zrobić, bo przecież co ja mogę wiedzieć? Oni to już przeszli. Pani dziekan ma już syna starszego i ona wie, że mi się teraz pewnie wydaje, że, że tu mi zaraz brzuch wyskoczy, że to, to takie słowa usłyszałam, że, że mi się wydaje, że ja już będę rodzić od razu i w ogóle. I wszyscy jakby patrzyli na mnie z taką pobłażliwością. Nikt nie brał tej mojej decyzji na serio, że ja naprawdę mogłabym taką decyzję podjąć o tej dziekance, co ja mogę wiedzieć o sobie i o tym, co czuję, prawda? Swoją drogą, co ciekawe, te same osoby potem mówią, że z wychowaniem dziecka to najlepiej kierować się intuicją, bo ona nigdy nie zawodzi. Matczyna, intuicja nigdy nie zawodzi. Aha! Ale zdecydowaniem o sobie to lepiej zaufać innym niż swojej intuicji, bo oni przecież doświadczeni wiedzą lepiej. To jest to, co mówiłam w pierwszym bodajże odcinku tutaj w ogóle na podcaście. Że w styczniu zrozumiałam, że trzeba kierować się tym, co mówi nam nasze serce. Bo ono rzadko kiedy jest w błędzie o nas samych. Zaczęłam otwierać oczy na to, że ja potrafię decydować o swoim życiu, że nie jestem już małą dziewczynką, która nie potrafi podjąć decyzji. Koniec końców skończyło się na tym, że od stycznia nie studiuję. W końcu i tak wyszło na moje. A miesiące od października do stycznia upłynęły mi pod znakiem ciężkiej depresji, nieustannej walki. W sobie, między tym, co czułam, że potrzebuje moje ciało i psychika, a tym, co zostało mi narzucone, studiowaniem, studia, które wprawdzie bardzo kochałam i lubiłam, zaczęłam nienawidzić. Nienawidzić za to, że nie potrafię im sprostać, nie potrafię ich pociągnąć tak jak w poprzednich latach, gdzie byłam jedną z lepszych studentek. Nienawidziłam siebie za to, że nie umiałam postawić na swoim. Czułam żal do osób, które może i miały dobre intencje, ale doradzając mi, nawet nie brały pod uwagę tego, żeby mnie zapytać, jak ja sama czuję. Nie, według tych osób. To, co ja czułam wtedy podejmując decyzję o dziekance, było przysłonięte emocjami, euforią, spowodowaną, spowodowaną wieścią o ciąży. Czyli mówiąc wprost, moja decyzja według wielu nie była podjęta na chłodno i zdroworozsądkowo, tylko emocjonalnie. No bo przecież jak w ciąży jestem, to te emocje tutaj tak biorą górę, to emocjonalnym jest się takim wtedy. I to było moje pierwsze zetknięcie ze stereotypem. Wtedy jeszcze sobie z tego nie zdawałam sprawy. Tak jak mówię, no parę miesięcy mi to musiało zająć, żeby to zobaczyć. Wiecie, taka młodziutka, no emocjonalna, dopiero co się dowiedziała, że jest w ciąży, no nie wie, co z tą ciążą będzie, więc podejmuje pochopne decyzje. Jestem w małżeństwie razem z moim mężem. Staraliśmy się o dziecko. <laughs> Jakby nie, nie. Mm -mm. To jest w ogóle, wiecie, to hit. Słuchajcie, młodzi rodzice w, ty, w tych czasach naprawdę nie mają łatwo. Pierwsze, co to jest myśl a wpadka! Bo przecież jesteśmy młodzi, tak? To, to na pewno jakby nie wiemy, jakby na czym jak to wszystko działa i na czym to polega. Nie, to, to na pewno wpadka, bo przecież jesteśmy młodzi. Mhm, tak, no pewnie. Wcale nie to, że jesteśmy w małżeństwie i chcemy po prostu założyć rodzinę i chcemy być młodymi rodzicami. Nie, absolutnie nie. W ogóle, co? Jak mogłoby to komuś przyjść do głowy, nie? I więc ja kierując się własną intuicją i z... wiedziałam, czego potrzebuję, czułam to. Czułam, że ten rok powinien być spokojniejszy i powinnam się przygotowywać do porodu. I jak się finalnie okazało, miałam rację. Niestety wtedy jeszcze bałam się zaufać sobie. Bezpieczniej było zaufać innym. Bezpieczniej było posłuchać tych złotych rad, trudniej byłoby zaufać sobie w tamtym momencie. Czyli jako kobieta w ciąży zostałam potraktowana jako ktoś nieumiejący myśleć trzeźwo, ktoś zdesperowany, ktoś rozemocjonowany. Nie traktowano mnie poważnie. Kolejna rzecz. Skoro teraz nie dajesz rady, to jak urodzisz, tym bardziej nie dasz sobie rady. Kolejna piękna sentencja, którą usłyszałam teraz, będąc w ciąży: Skoro nie daję sobie rady, bo nie daję sobie rady, czyli rezygnuję ze studiów, czyli nie daję sobie rady. Czajcie, dlaczego zrezygnowałam ze studiów? Żeby zadbać o siebie, o, swój, o swoje zdrowie psychiczne, bo przez cały pierwszy trymestr i początek drugiego ja coraz gorzej się czułam, było coraz gorzej. Oczywiście nikt oprócz mojego męża tego nie potrafił zrozumieć. Nikt nie potrafił zrozumieć powagi sytuacji, że w ciąży stan psychiczny kobiety jest przeogromnie ważny. Słuchajcie, ja pracowałam, studiowałam i byłam w ciąży, więc łączyłam to wszystko razem. I postanowiłam ostatecznie w styczniu, że, że po prostu kończę te studia. Dlaczego? Bo bo po prostu znowu przyszło do mnie to, co w październiku, te same myśli, co w październiku, że ja potrzebuję teraz czasu dla siebie, ja potrzebuję się przygotować psychicznie, fizycznie, mentalnie, mieć czas po prostu na to, żeby jak najlepiej przygotować się do nowej roli. Przyszło to ze zdwojoną siłą. I to też bardzo pokazuje mi, że jeżeli robimy coś wbrew sobie, i tak to do nas wróci. I tak koniec końców wyjdzie na to, że tak powinniśmy byli zrobić. I tak właśnie stało się w moim przypadku. Ja z perspektywy czasu widzę to wszystko tak bardzo takie połączone kropki, ale no w tamtym momencie to jeszcze tak nie widziałam tego, i więc teraz mogę śmiało mówić, że to tak właśnie jest. Czyli słuchajcie, ja rzucając studia, nie daję rady. Jestem słaba. Jak ja sobie poradzę z dzieckiem, skoro nie potrafię studiować, pracować, yy, przygotowywać się do porodu, ogarniać mieszkanie? Yy. Nasze życie składa się z wielu aspektów, tak? I jak ja mam o to wszystko? I jak dziecko się urodzi, to jak ja sobie dam radę, skoro ja studiować nie mogę? No, o ludzie. Skoro nie daję sobie rady, będąc po prostu w ciąży, to nie dam sobie rady, kiedy już urodzę i będzie o wiele ciężej. Usłyszałam takie słowa od kilku osób, między innymi, moi drodzy, w dziekanacie. Tak, w dziekanacie, kiedy starałam się otrzymać zgodę o urlop dla studentki w ciąży, który jest wpisany w regulamin, robiono wszystko, żebym ja nie dostała żadnego urlopu. Słuchajcie, ja pisałam chyba z pięć podań o różne urlopy, bo tego nie, nie chcieli, tego też nie. Mam wrażenie, że nikt nie czytał tych moich podań, po prostu oni do mnie dzwonili i no... No ale pani co może spróbuje jednak tutaj kontynuować no może pani jednak się zmieni ja rozumiem. pani jest teraz w ciąży jest pani emocjonalna Ja i dosłownie usłyszałam od, przez telefon od pani w dziekanacie że że ja teraz jestem w ciąży i naprawdę nie jest ciężko, proszę mi uwierzyć, naprawdę nie jest ciężko. Jak pani urodzi, to dopiero wtedy będzie ciężko. I no, jak pani to sobie wyobraża? Wchodzono mi na psychę, urzędniczki w Ciekanacie. Nikt nie liczył się z tym, co ja jako matka przyszła już, w ogóle z moją decyzją. Dlatego nie miałam wyjścia. Oni chcieli zrobić wszystko, żebym kontynuowała te studia. Chciałam starać się o urlop, nie chcieli mi go dać, więc stracili studentkę. Trudno. Jest szansa, że mogę wrócić na te studia, oczywiście, że jest. Natomiast, tak jak wiecie, znacie mnie już trochę z moich podcastów, nie przywiązuję do tego jakiejś takiej strasznej wagi. Ja wolę działać na własną rękę, także studia nie są dla mnie jakimś ważnym wyznacznikiem w życiu. Po prostu. Kiedy tylko mówiłam o sprawach, z którymi było mi ciężko, słyszałam historiki o tym, jak to kiedyś kobiety pracowały, harowały, kurde, szczyty gór zdobywały i normalnie nie wiadomo co. Będąc oczywiście w ciąży, a ja tutaj sobie nie radzę. Albo, że mam sobie uświadomić, że jak urodzę, to będzie jeszcze gorzej, więc co ja sobie w ogóle myślę? Koniec końców mam zacisnąć zęby i robić co do mnie należy. Ciąża, Przecież to nic takiego. Depresja w ciąży? Pff. I Ty chcesz być matką? Jak Ty sobie ze sobą nie potrafisz poradzić? Słuchajcie, zdaję sobie sprawę z tego, że to, co mówię, jest bardzo mocne i dosadne. Ale my, kobiety w ciąży, naprawdę słyszymy takie rzeczy. To jest po prostu prawda. Takie rzeczy słyszy kobieta w ciąży, która powinna dostać maksymalne wsparcie, maksymalne zrozumienie. Ja wiem, że nie jestem jedyna, po prostu. Wystarczy poczytać komentarze na dowolnych forach internetowych, w social mediach, gdzie kobiety kobietom wypisują przepiękne wiązanki ocen i słów krytyki. Moja koleżanka ostatnio opowiadała, jak na porodówce, ona na sali poporodowej była jedyną, um, jak to się mówi, pierworódką. no właśnie, nie wiem, bo dla mnie to jest takie trochę no, takie dziwne, no ale wszystkie kobiety na sali. Um, Miały już którąś ciążę, tak? Rodziły już któryś raz. Te kobiety, mówi, że na nią po prostu patrzyły, oceniały, yy, komentowały, że to powinna robić tak i tak. W ogóle jakim prawem? Jakim prawem? Wiecie, nie ma wsparcia, nie ma w ogóle zero empatii, mam wrażenie często w takim, w tym świecie takim, tym ciążowym. Ludzie są tak nieświadomi. Ludzie są tak nieświadomi, ale też czy ja winię tych ludzi? Poniakąc tak, bo każdy już jest dorosły i powinien sam już się dowiadywać, uczyć się o świecie, a nie żyć w jakimś kurde w obłokach, tak? Natomiast oczywiście, że kolejny raz będę tutaj zwalać wszystko na edukację, na szkołę. W ogóle się o tym nie mówi, w ogóle się nie mówi o ciąży, o wychowywaniu dzieci, o tym jak to wszystko wygląda, ale tak realnie, tak naprawdę, tak serio... Dopiero, słuchajcie, będąc w ciąży, kiedy sięgnęłam dopiero po książkę związaną z ciążą, z rodzicielstwem, dopiero te wszystkie rzeczy. Dopiero się tego wszystkiego dowiedziałam. Co więcej, teraz poszliśmy na szkołę rodzenia, i dopiero na tej szkole rodzenia często dowiadujemy się znowu jakichś nowych rzeczy, i ja mówię do mojego męża, no to jest jakiś szok po prostu. My się tego dowiadujemy dopiero tu, kiedy za 9 tygodni rodzę. A. Jakby wiecie, miałam takie poczucie, że to powinien wiedzieć każdy. To powinna być wiedza powszechna, każdy powinien tę wiedzę mieć, ponieważ jesteśmy ludźmi i to jest po prostu podstawa naszego gatunku. Mówię o tym wszystkim, bo wiem, że my kobiety doskonale potrafimy tłumić w sobie te wszystkie przykrości, które do nas dochodzą. Jesteśmy naprawdę silne i Staramy się w sobie właśnie tłumić te raniące słowa, które nas dotykają. Chcemy pokazać sobie, że jesteśmy silne. Chcemy pokazać sobie, że damy sobie radę, bo jest tak ogromna presja na nas, że my musimy dawać radę. Powiem Wam tak. Nie wstawiłam tego odcinka na czas, bo potrzebowałam czasu dla siebie. Zamiast siedzieć, pisać scenariusz, nagrywać i edytować dźwięk, Usiadłam z książką, brzuchem do góry dosłownie, i traciłam ten, ach, jakże cenny czas na książkę. Potem, słuchajcie, wzięłam sobie kąpiel, przy której włączyłam audiobooka i rozkoszowałam się tą chwilą. Tak, do wszystkich osób, które czują teraz oburzenie, tak. Tego jednego dnia nie pracowałam, nie spinałam się, żeby być idealną. Co? Jak to? Leżałam cały dzień i w nic nie wkładałam wysiłku. Co? Robiłam tylko jedną rzecz. Byłam w ciąży. Po prostu jestem w ciąży. Przygotowuję się do nowej roli w życiu. Przygotowuję swój umysł, serce swoje ciało przede wszystkim i duszę na to co ma się wydarzyć. Po prostu jestem w ciąży. Wzrasta we mnie nowe życie. Jego rączki i nóżki, które łaskoczą mój brzuch od środka, które widzę bardzo wyraźnie w postaci uniesień i wzniesień mojego brzucha, sięgają do mnie jakby chciały się już przytulić. Już teraz. Kiedy ono jest w brzuszku, rozmawiam z nim, śpiewam mu Razem trenujemy, chodzimy na spacery, płaczemy, śmiejemy się. On bawi się ze swoim tatą każdego wieczoru. Jego tata też przygotowuje się do nowej roli już teraz. Pielęgnuje więź z tym dzieckiem, tak samo jak ja. Gdybym miała teraz pracować, studiować, przenosić góry i zmieniać świat jednocześnie, gdzie w tym wszystkim jest szacunek do tej decyzji? Że powołany do życia został nowy człowiek, który już jest. My powołaliśmy go do życia. A teraz mam olać to i udawać, i, i żyć tak, jakby on po prostu jeszcze nie istniał, tak? Mam realizować siebie, odkładając kompletnie na drugi plan tego człowieka. Mam pracować nie wiadomo ile, przecież jestem dopiero w ciąży. Przecież moje, nasze mamy i babki to w ogóle, wiecie, pracowały i tak dalej. Nie ma się. Czym chwalić? Nie ma się czym chwalić. Ile razy usłyszałam od starszych kobiet z taką dumą i wyższością to, że ona do ostatniego dnia ciąży, harowała, pracowała na pełnych obrotach, no i następnego dnia poszła urodzić no i fajnie. Szczerze, współczuję, że nie dałaś sobie, że nie, że nie pozwoliłaś sobie na to, żeby mieć czas dla siebie, żeby o siebie zadbać. I to, że chwalisz się tym teraz, pękasz z dumy przede mną, myślę, że trochę pokazuje to, że, że nie było to łatwe dla ciebie. Decyzja o tym, że powiększamy rodzinę, że będziemy mieć dziecko. Uważam, że powinno się wziąć odpowiedzialność za tę decyzję, już będąc w ciąży. To dziecko już jest w naszym brzuchu, ono już tam żyje i się rozwija, tak jak już wspominałam, z tygodnia na tydzień. Z miesiąca na miesiąc, z dnia na dzień, ok? Rozmawiałam ostatnio z moją fizjoterapeutką, która mówi, że jest załamana tym, jak przychodzą do niej kobiety po porodzie i mówią, że one do ostatniego dnia, też chwaląc się, do ostatniego dnia mm, ciąży, pracowały na pełnych obrotach, 200% i potem poszły urodzić następnego dnia. Przychodzą do niej z. Wielkimi, okropnymi powikłaniami po porodzie, bo nie pozwoliły sobie na to, by po prostu być w ciąży. I ona mi mówi: Kobiety w tych czasach zapominają o tym, że są w ciąży, ignorują to, że są w ciąży. Ja jej na to odpowiedziałam: Ale tego się od nich wymaga. Od kobiet w ciąży tego się wymaga, żeby dawały radę, żeby pracowały, studiowały, i w ogóle wszystko zrobiły w, tym, w te 9 miesięcy, czego nie zrobiły w życiu, po prostu wszystko. A nie żeby po prostu być w ciąży. W ogóle co to ma być, po prostu być w ciąży? Co to tam ciąży? W czym to przeszkadza? I ona też odpowiedziała, że absolutnie się z tym nie zgadza, że, że to jest po prostu dramat, że w ogóle nie, przejm że nie powinno się przejmować takimi, taką opinią. Naprawdę trzeba o siebie zadbać w ciąży, po prostu. Więc słuchajcie, moim marzeniem jest to, że jeżeli kiedyś jakaś kobieta z wyższością i dumą będzie opowiadać mi, że tak właśnie, że pracowała i latała po mieście do ostatniego dnia ciąży i następnie następnego dnia szła rodzić, to moim marzeniem jest z uśmiechem odpowiedzieć jej, że ja w dzień przed porodem jadłam lody w ulubionej lodziarni. Czytałam książkę. Oglądałam film. Oczywiście, jeszcze nie wiem jak to będzie <grytanie> wszystko przede mną, ale gdyby faktycznie udało mi się w taki sposób spędzić ostatnie chwile z moim dzieckiem w brzuszku, ostatnie chwile, kiedy on jest tak blisko mnie, to będę z siebie najbardziej dumna. Najbardziej dumna z siebie, jaka kiedykolwiek mogłabym być. Ze świadomością, że zadbałam o siebie. Że przygotowałam się do porodu tak, jak należy. Swoje ciało, swój umysł, swoją psychikę, swoją duszę, swoje serce, swoje mieszkanie, że mąż też się przygotował, że my już czujemy się rodzicami w tym momencie, kiedy nasze dziecko jest jeszcze w moim brzuchu, że my już czujemy się rodzicami, z tą świadomością, że zadbałam o to wszystko, że zapraszam tego nowego człowieka w nasz świat. Który czekał na niego, wyczekiwał go, który już nawiązywał z nim relacje, kiedy jeszcze był w brzuchu, to będę z siebie najbardziej dumna na świecie. Moi drodzy, to wszystko na dziś. Nie wiem, czy jest to kontrowersyjne, czy nie. Mam nadzieję, że cokolwiek tu powiedziałam, ma ręce i nogi, i, i że coś wniosło w czyjeś życie. Myślałam, że nie będę poruszać tematów ciąży, macierzyństwa, rodzicielstwa, ale właśnie powiem Wam, że ten czas ciąży tak otworzył mi oczy, tak bardzo mi otworzył oczy, że uważam, że mówienie o takich rzeczach jest koniecznością. Jeżeli ja mam tu nagrywać podcasty i nie wykorzystać ich do tego, by dzielić się też taką treścią, to by było marnowanie. Tych podcastów. Uważam, że to są rzeczy ważne, kwestie bardzo istotne i może nie jestem osobą wykształconą w tej dziedzinie, ale słuchajcie, kto może być bardziej wykształcony niż, niż kobieta w ciąży, niż kobieta, która będzie mamą, która jest mamą, matki, które teraz mnie słuchają, to wy jesteście wykształcone, ty. Ty jesteś najbardziej wykształconą kobietą, jeśli chodzi o Twoje dzieci i o Ciebie i o Twoje decyzje, więc jakby Wy jesteście ekspertkami w dziedzinie swojej rodziny i w dziedzinie siebie. Tego właśnie nauczyła mnie moja pierwsza ciąża, daj Boże, nie ostatnia, <laughs> że zaczęłam naprawdę ufać sobie, wierzyć w swoją intuicję, wierzyć, że ja potrafię podjąć właściwą decyzję. Bo ja już jestem matką, ja już czuję, już intuicja mi podpowiada. Ja wiem, co dla mnie jest dobre. I przestałam bać się tego, by zaufać sobie. Nawet jeśli nie podejmę najlepszej decyzji, to jest moja decyzja, to będzie moja decyzja. Więc ja za nią wezmę konsekwencje. To się nazywa po prostu dojrzałość i dorosłość. Więc tak. Tyle na dziś. Nie wiem, ile trwał ten materiał. Hmm. Zostawiam. Wypuszczam go w świat i tyle, słuchajcie. Dziękuję, że wysłuchaliście do końca. Dziękuję, że wysłuchaliście tego odcinka. Widzimy się w poniedziałki, słyszymy się w środy. Trzymajcie się. Ściskam was bardzo mocno. Pa!